Rozpocznę jak zwykle od ilustracji, historii. Pewien reżyser nakręcił film. Był to film o dziewczynie, która rozmyślała o tym, jak będzie wyglądało jej życie, jak będzie wyglądało jej małżeństwo, jaki będzie jej wymarzony mąż. Miała w swoim otoczeniu różnych chłopaków. Zastanawiała się, jakie cechy powinien mieć ten jej wymarzony. Jeden chłopak był z zamożnej rodziny. Nazywał się Charles Wellington III. Jego rodziców stać było, by posłać go na Harvard. Dziedzic fortuny, obracający się w najwyższych kręgach. Drugi chłopak pochodził z niezamożnej rodziny i wyglądał jak 100 nieszczęść, ale miał za to niezwykle bystry umysł. Zaginał innych w dysputach, górował wiedzą, dogłębnym zrozumieniem problemów świata. Był oczywiście geniuszem z matematyki. Trzeci chłopak, wysportowany i dobrze ubrany, po prostu good looking guy, który będzie jej wymarzony. Po dłuższym zastanowieniu już wiedziała, jak myślicie, którego wybrała. O tym nieco później. Tyle film, a rzeczywistość jest przeważnie inna, prawda? Te jakieś tam cechy dopiero trzeba zdobyć. I tu zahaczamy o jedną z największych potrzeb, jakie posiada człowiek. Mówi się, że największą. Jest to potrzeba odpowiedzi na pytanie, kim jestem. Spośród wszystkich potrzeb, jakie posiada człowiek, ta jest najważniejsza. Odpowiedź na pytanie, kim jestem. Ta odpowiedź, tak jak to już powiedział Tomek, determinuje wszystko, co robimy. Współczesny człowiek w różny sposób próbuje zaspokoić tą potrzebę odpowiedzi na pytanie, kim jestem, jakie są najpopularniejsze sposoby. Przez to, co posiadam. Mam nowy iPhone i mieszkam w willi w najlepszej dzielnicy. Przez to, jak wyglądam. W przypadku dziewczyn, chłopcy na przerwach przychodzą na mnie popatrzeć. I na odwrót. Przez miejsce w hierarchii społecznej. Jestem z tych olszewskich. Przez firmę, w jakiej pracuję. Pracuję dla magazynu Vogue. Przez moje osiągnięcia. Laureat olimpiad. Przez tytuły, jakie mi nadano. Dyrektor kreatywny. Przez ilość lajków i tym podobne. I tu zaczyna się problem, bo rzeczywistość wygląda przeważnie nieco inaczej. Czegoś nie mam, coś jest zbyt trudne, by zdobyć legalnymi ścieżkami. Coś się nie udaje, coś poszło nie tak, coś zostało utracone i pozostaje rozczarowanie. Gdy byłem nastolatkiem, strasznie chciałem, ale to strasznie, mieć pewną rzecz. Był to rower o nazwie Huragan. Kosztował 2400 zł. Czego nie robiłem, by go zdobyć? Wy już wiecie, co robiłem, bo już parę razy o tym opowiadałem. Zbierałem butelki, słoiki, makulaturę, nosiłem do skupu, biegłem obok autobusu, gdy mama dała na bilet, ale nigdy nie osiągnąłem sumy 2400 zł. Doszedłem gdzieś do 1840 i sam zbudowałem trochę gorszy rower z części, który w końcu i tak mi ukradli. Całkowity dramat. Jakie skutki wywoła w życiu człowieka to, że opiera poczucie swojej tożsamości na takich rzeczach i w pewnym momencie je traci?
często wchodzi w najpoważniejszy kryzys swojego życia. Zostaje wielkie rozczarowanie. Więc dzisiaj właśnie o tym, jak zaspokajać tą największą potrzebę, potrzeby odpowiedzi na pytanie, kim jestem, tak by się nie rozczarować. A główny fragment z Biblii, z listu do Rzymian 8, przeczytajmy pierwszą część. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba Ojcze. Kim jestem? Wers 14. Jestem synem Boga. Niesamowite. Czy można być kimś większym? No nie. Ale chwileczkę, czy to mnie dotyczy? Bo nie wszyscy, ale ci, których Duch Boży prowadzi. Czyli ci, którzy zaufali Chrystusowi, zaprosili Go do swojego życia, On w nich zamieszkał. Tak, to ja. Kim jestem? Synem Boga, czy córką. Czy można być kimś większym? Nie. To ciekawe, prawda, że z chwilą, gdy człowiek odpowiada na pukanie Chrystusa do serca, zaprasza Go na pierwsze miejsce, na tron swojego życia, w tym momencie, w jednej chwili, Bóg zaspokaja największą potrzebę, jaką posiada człowiek. Potrzebę odpowiedzi na pytanie, kim jestem. I zaspokaja ją w sposób pełny, doskonały, w jednej chwili, raz na zawsze. Coś, czego nie można nam zabrać, czyni nas swoimi dziećmi. Jestem dzieckiem Boga, Jego przybranym synem lub córką. I nie można już być kimś większym. Mogę nie mieć nowego iPhone'a i nie mieszkać w najlepszej dzielnicy. Może nie jestem ciachem i dyrektorem kreatywnym Vogue, ale tak naprawdę nie potrzebuję tego, by odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jestem. Bo jestem synem czy córką Boga. I nie można już być kimś większym. Zresztą Bóg, mój Ojciec, jest Panem wszystkiego. Jak będzie chciał mi coś dać, to będę miał. Ktoś z was może powie, no fajna teoryjka, ale jak mi to pomoże, gdy jutro pójdę do szkoły, do pracy między ludzi? Czy mam sobie powtarzać w kółko, jestem synem Boga, jestem synem Boga, jestem córką Boga? Przeczytajmy drugą część dzisiejszego fragmentu z listu do Rzymian 8, wers 16. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Co Duch Święty w nas czyni? Wspiera swym świadectwem naszego ducha, buduje w nas przekonanie, odpowiedź na pytanie, kim jesteśmy, że jesteśmy przybranymi synami czy córkami Boga. To jest jedno z naszych największych odkryć podczas poznawania listu do Rzymian. Duch Święty bierze na siebie wykonanie wszystkiego, co jest słuszne w oczach Boga, w standardach, jakie nas samych, na jakie nas samych absolutnie nie stać o własnych siłach. Życie chrześcijańskie to nie to, co my robimy dla Boga, ale to, co On czyni w nas i przez nas. Czy więc potrzebujemy powtarzać jak mantrę, jestem synem Boga, jestem córką Boga? Nie, dokładnie na odwrót. To Duch Święty będzie powtarzał to w naszym duchu, w głębi nas samych i to samo z nas wypłynie, to przekonanie, kim jesteśmy. Nie potrzebujemy nic
sobie wmawiać, nic powtarzać, o niczym pamiętać. Możemy być w 100% sobą, ale jedną rzecz potrzebujemy zrobić, powierzyć przez wiarę Duchowi Świętemu zaspokojenie tej potrzeby, odpowiedzi na pytanie, kim jestem. A gdy Duch Święty wykona w nas swoją robotę, to samo wypłynie z nas. Ojcze, jestem Twoim synem, córką. Czy można być kimś więcej, czymś więcej? Nie. I nikt w moim otoczeniu tego nie przebije, choćbym miał wszystkie insygnia sukcesu. Popatrzmy na przykład z Biblii, przykład samego Jezusa, jak On tego doświadczył. Ewangelia Marka 9. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębice wstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos. Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Kim był Jezus Chrystus jako człowiek, co wiemy? Był synem cieśli, stolarza z prowincji, z Nazaretu. On też był cieślą, był stolarzem. Na ile zamożną była rodzina, z której pochodził? Z niezamożnych kręgów. Ale co usłyszał o sobie tego dnia? Że jest synem Boga. Abstrahując od tego, że już to wiedział wcześniej i że zdarzyło się to bardziej dla nas, byśmy mogli zobaczyć wzór, tego dnia usłyszał, że jest kochanym synem Boga. Czy można być kimś większym? Nie. Zaraz po tym wydarzeniu nad Jordanem Jezus poszedł na pustynię i był tam kuszony przez szatana. Do czego był kuszony? Popatrzmy na jedną z pokus opisaną w Ewangelii Mateusza 4. Pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego: dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Do czego Jezus był kuszony? By zdobyć ziemskie królestwa, ich przepych, chwałę. Ale po co mu królestwa świata, ich przepych, chwała? By stać się większym? Ale on już jest większy. Dlaczego zwyciężył nad pokusą? Bo wiedział, kim jest. Wiedział, że nie można być kimś większym. Jak więc my możemy zyskać odpowiedź na pytanie, kim jestem? Jeszcze raz, wers 16 z 8 rozdziału Listu do Rzymian, z głównego tekstu, jeszcze raz przeczytajmy. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jak zyskać odpowiedź na pytanie, kim jestem? Trzeba ją usłyszeć. Tak jak Jezus, gdy wychodził z wód Jordanu, tak samo ja. Bóg przez Ducha Świętego mówi mi prosto do mojego serca, do głębi mojej istoty, że jestem dzieckiem Boga. Masz niepewność co do tego, kim jesteś? Szukasz może rozpaczliwie odpowiedzi przez ludzkie sposoby popularne w świecie? Powiedz Duchu Święty, Ty to zrób. Zbuduj we mnie to przekonanie, kim jestem, że jestem synem, córką Boga. To może być jak uwolnienie z niewoli, od lęku, że coś nie wyjdzie. I co z tego, że nie wyjdzie? Jestem synem, córką Boga. Nie można być już kimś większym. To ja, dziecko Boga.
To jest ogólna zasada, a teraz potrzebujemy ją przyłożyć do naszego życia, zastosować. A nasze życie dzielimy tak roboczo podczas poznawania listu do Rzymian na trzy sfery. Pomnażanie, moje osobiste poznawanie duchowych prawd i przekazywanie dalej. Służenie, moje zaangażowanie w tworzenie zaplecza dla pomnażania. I zasoby, moje materialne zaangażowanie w to, co razem tworzymy. Dzisiaj poznaliśmy kolejną z bezcennych zasad Bożych prawd, jak znajdować odpowiedź na pytanie, kim jestem. Jak możemy ją zastosować? Rozpocznijmy od dziedziny, jaką jest pomnażanie. Trzeba powiedzieć, że w tym poszukiwaniu tożsamości, wśród odpowiedzi na pytanie, kim jestem, jest jeszcze jedna, o której wcześniej nie wspomniałem, a myślę, że bywa nawet najsilniejsza, zwłaszcza w młodym pokoleniu. Można ją delikatnie nazwać edukacją seksualną. I powiem o tym, chociaż temat nie jest łatwy, ale mam przekonanie, że trzeba o tym powiedzieć. Pamiętam swoje czasy nastoletnie, szkołę średnią. Jaką część rozmów w gronie rówieśników zajmowała ta sfera? Gdzieś co trzecie zdanie na ten temat. Często wulgarne określenia, gesty, jakby udowadnianie sobie dorosłości przez prześciganie się w zawstydzaniu innych. Mówienie o osobach płci przeciwnej w sposób całkowicie pozbawiony szacunku. Dla mnie to była rzecz bardzo przykra, ponieważ zostałem wychowany w wielkim szacunku do płci przeciwnej i nie rozumiałem, jak można myśleć o dziewczynach inaczej niż jako o wspaniałych kandydatkach na żonę. I przez to purytańskie wychowanie Bóg mnie uchronił, bo za słowami szły czyny i było to dla mnie bardzo bolesne, jak można się tak nie szanować. Odpowiadanie sobie na pytanie, kim jestem, przez sukcesy w dziedzinie edukacji seksualnej. Pamiętam jednego z moich najbliższych kolegów w liceum, którego dosłownie skręcało, że tu już prawie matura. On nie miał jeszcze doświadczeń w tej dziedzinie. Czuł się wręcz napiętnowany. Ja oczywiście byłem po tej samej pożałowania godnej stronie braku w tej edukacji. Tak to wyglądało w oczach rówieśników. Ale jak patrzy na to Bóg? Pierwszy list do Tesaloniczan 4. Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie, powstrzymywanie się od rozpusty, aby każdy umiał utrzymać ciało własne w świętości i we czci, a nie w pożądliwej namiętności, jak to czynią nieznający Boga poganie. Bóg jest mścicielem tego wszystkiego. Czy Bóg coś myśli na ten temat? Jest bardzo zaangażowany, jest nawet nazywany mścicielem tego wszystkiego. Ktoś powie, czy to nie przesada? Dlaczego Bóg chce pozbawić tego, co miłe i przyjemne? Bo Bóg inaczej to zaplanował, a w tej wersji poza jego planem miłe i przyjemne to jest tylko na początku. Natomiast zupełnie inne są skutki. Pierwszy list do Koryntian 6. Czyż nie wiecie, że ten, kto łączy się z nierządnicą, stanowi z nią jedno ciało? Będą bowiem, jak jest powiedziane, dwoje jednym ciałem.
Strzeżcie się rozpusty. Wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała. Kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy. Gdybyśmy szukali w Biblii rzeczy, które są najbardziej niszczące dla człowieka, taką rzeczą jest niemoralność, grzechy w dziedzinie moralności. A jak ocenia tą swobodę obyczaju w dziedzinie moralności świat? Jako coś nieszkodliwego, wręcz pięknego, romantycznego. A jak jest naprawdę? Niemoralne czyny przynoszą największe spustoszenie w życiu człowieka, chrześcijanina. Kompromisy w dziedzinie moralności będą kosztowały najwięcej. Zabiorą ci najwięcej dziedzictwa. Ukradną to, co Bóg przewidział dla ciebie. Komuś może się wydawać, że współżycie to mało znaczący epizod, ale Słowo Boże mówi, że stałaś z kimś jednym ciałem. Powstaje psychiczna więź, której skutki nigdy nie ustaną, dopóki druga osoba żyje. I nie ma tu znaczenia, co sobie o tym myślisz. Ludzie tłumaczą się, to epizod, który nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Znaczenia nie ma to, co sobie o tym myślisz. Możesz myśleć, co chcesz, ale to w najmniejszym stopniu nie złagodzi skutków. A te skutki to, mówiąc łagodnie, rozwalanie sobie życia. Przez współżycie otwierasz problemy, a zamykasz możliwości. Dlatego w naszej wspólnocie staramy się traktować te sprawy z najwyższą powagą, starannością, czując na plecach odpowiedzialność, stąd nasze wspólnotowe standardy, profilaktyka i to, co dzisiaj mówię, też jest profilaktyką. Tak jak śpiewaliśmy w czasie koncertu, piękne piosenki, które wyrażały niezwykłą prawdę, że jak wyznaliśmy Bogu nasze grzechy, to On wybaczył. Winy nasze przebacz, oczyść nas od złego. I Bóg tak robi. Wspaniała prawda, być wolnym od winy. Ale to wcale nie znaczy, że nie ma konsekwencji. Drugi list do Tymoteusza 2 w tłumaczeniu Biblii Przymierza. Jeśli więc ktoś zachowa siebie czystym od rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, gotowym do wszelkiego dobrego dzieła. Natomiast młodzieńczych rządz unikaj. Wybierając ścieżki według standardów świata, tej edukacji seksualnej, grasz swoją przydatnością dla Boga. Decydujesz o tym, na ile Bóg ciebie użyje. Może w czasach młodości należałem do tych mających największe braki w tej edukacji, ale to właśnie mnie Bóg użył do pewnych rzeczy i obdarzył przy okazji szczęśliwym małżeństwem. A jak to się skończyło w życiu moich najbliższych kolegów, tych wyedukowanych, to przykro mówić. Więc może nazwą ciebie pogardliwie, tak jak mnie nazywali, ale to oni będą zeskrobywać swoje życie z podłogi. Więc jeśli masz z tym problemy, jeżeli czujesz się kimś, kto został w tyle w tej dziedzinie i jest pokusa, by nadrobić straty, nie daj się zwieść. Zastosuj Boże Słowo. Poproś z wiarą Ducha Świętego, by dał ci silne poczucie tego, kim jesteś. Że jesteś dzieckiem Boga i że nie można już być kimś większym. A więc zero kompleksów.
Nie może być nic większego od dziedzictwa, większego tytułu, jak człowiek, w którego życiu działa Bóg. Mogą być mniejsze, gdy pobiegniemy za inną tożsamością. A więc rozwiązłość w dziedzinie moralności to jedna ze złych rzeczy, które będą chciały przejąć kontrolę, i w naszej wspólnocie potrzebujemy jej przeciwdziałać w najlepszy sposób. Różni ludzie trafią w przyszłości do naszej wspólnoty. Wszyscy są godni najwyższego szacunku, nawet jeżeli sami jeszcze nie szanują siebie. Miejmy nadzieję, że to oni pójdą ścieżką świętości, uznają, że to lepsza droga, niż na odwrót, że ściągną innych na tą przeciwną ścieżkę. Okej. Przed nami druga sfera zastosowań, służenie. Czyli moje zaangażowanie w tworzenie zaplecza dla pomnażania, czyli w naszym przypadku na przykład tworzenie tego naszego ośrodka i wszystkiego, co się w nim dzieje. Jakie jest zastosowanie dla tej sfery? Jednym z najwspanialszych odkryć dzisiaj jest to, jestem dzieckiem Boga, czy mogę być kimś większym. Dlatego nie potrzebuję robić różnych rzeczy tylko po to, by stać się większym. Po co? Już jestem większy. Więc zamiast nich mogę spokojnie poświęcić się mojemu życiowemu powołaniu, jakie Bóg ma dla mnie. By najlepiej wykorzystać to, jak Bóg mnie obdarzył. Cóż za uwolnienie, można powiedzieć, królewski luz. Więc osobiste pytanie, jakie powołanie Bóg ma dla ciebie? To jest oczywiście twoja osobista sprawa przed Bogiem. Ja jedynie mogę nakreślić, jakie są możliwości w naszej wspólnocie, by realizować tu cząstkę swojego życiowego powołania. Mam mniej więcej przed oczami, co można by razem zrobić, jak to się przekłada na różne role. I chociaż wszystkie role są wspaniałe i bardzo potrzebne, to od pewnej roli zależy najwięcej. Chodzi o tych, którzy są szczególnie obdarzeni przez Boga, by czymś skutecznie pokierować. Na liście darów, w liście do Rzymian, za trzy rozdziały tam dojdziemy. Jest jeden z takich darów, jest to dar przewodzenia. To są ci z nas, którzy jak staną na czele jakiegoś dzieła, to aż wióry lecą, jak pędzą do celu. Na naszej liście ról, w naszej wspólnocie, jak coś organizujemy, nazywamy ich lokomotywami w przypadku mniejszych projektów albo realizatorami w przypadku większych dzieł, paczki projektów. Są takie osoby wśród nas tak obdarowane. Jakie jest osobiste zastosowanie? Proś Ducha Świętego, aby powiedział ci prosto do serca, kim jesteś. Że jesteś ukochanym synem lub córką Boga. By ta energia trawiona do tej pory na to, by stawać się kimś na siłę, kimś większym, została uwolniona i poszła na życiowe powołanie, jakie Bóg ma dla ciebie. To jest najszczęśliwsza droga. W tej sferze służby w najbliższych dniach, w tym tygodniu czeka nas parę dzieł tutaj na naszym ośrodku. Na przykład patio całek zmierza wielkimi krokami do realizacji i inne projekty, w które można się zaangażować. No i mamy jeszcze trzecią sferę do kompletu, zasoby. Która jest godzina? Bo zostawiłem 5 po. No to jeszcze parę minut jest. Zasoby.
Czy nasze zarządzanie osobistymi środkami, w tym też materialne zaangażowanie w to, co razem tworzymy. Powróćmy na chwilę do kuszenia Jezusa, Ewangelia Mateusza 4. Pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego: dam ci to wszystko, jeżeli upadniesz i oddasz mi pokłon. Do czego Jezus był kuszony? By zdobyć ziemskie królestwa, ich przepych, chwałę. Jednak po co mu królestwa świata? By stać się większym? Ale on już jest większy. Jak to zastosować? Przecież my nabywamy różne rzeczy i niektóre z nich są bardzo ładne, niektóre nawet ze szczytów świata, najlepsze na świecie. Czy mam kupować ładne ubrania, takie, które mnie wyróżniają, podkreślają moją osobowość? Niektórzy ludzie lubią dekorować mieszkania, jeździć na wczasy, kupować ładne samochody. Czy to jest w porządku? Zwłaszcza, że może znajdą się ci, którzy mają inne zdanie na nasz temat, chociaż jest to nasza osobista sprawa. I jak rozwiązać ten problem? Myślę, że tylko w jeden sposób. Prosząc, by Duch Święty uświadomił nam, jeżeli jest gdzieś problem i czas na jego rozwiązanie. Grzech, bunt wobec Boga, to jest tylko to, co Bóg uznaje za bunt. I to Duch Święty jest odpowiedzialny, by nam to uświadamiać. Więc zastosowanie jest jedno. Duchu Święty, uświadom mi, czy w moim zarządzaniu materią jest coś, co Ty uznajesz za problem w moim sercu. Bo jestem przecież Twoim dzieckiem, Boże. Nie można być kimś więcej, więc jeśli Ty widzisz problem, który powinienem rozwiązać, uświadom mi to. Może rezultatem w tym zarządzaniu osobistymi środkami coś zostanie ustawione inaczej niż jest, by może tworzyć coś dobrego, ale za każdym razem jest to indywidualna, osobista sprawa między Tobą a Bogiem, nikim innym. Ale też za każdym razem jest to nasza osobista przygoda z Bogiem, gdy rozgrywamy z Nim nasze życie. On uczy nas niezwykłej drogi, uczy wspaniałego przewartościowania. Pewnego razu jeszcze w szkole podstawowej byłem z rodzicami gdzieś pod Warszawą, lasy, piaski. Był tam jakiś pożar, zbiegowisko. Patrzę, idzie chłopak i prowadzi rower. Nowiutki huragan. To był ten rower, o którym marzyłem jako przyszły kolarz, zwycięzca wyścigów kolarskich, oczywiście niesamowicie lekki na szytych oponach. Serce zabiło mi mocniej. To mój obraz przyszłości, to ja, posiadacz huragana. Ale kosztował 2400 zł, nigdy go nie zdobyłem, pomimo wielkich starań. W końcu, jak mówiłem, zbudowałem rower znacznie gorszy, ale i ten mi ukradli. Bardzo bolesne przeżycie dla młodego chłopaka. Tyle wysiłku na marne. Czyżby Bóg już wtedy uczył mnie, że moja tożsamość nie leży w tym, co posiadam? Ale słuchajcie, czy Bóg nie ma poczucia humoru? W ubiegłą sobotę poszliśmy razem z Ewą do Decathlonu coś kupić. Patrzę, rowery. I taka myśl. Idź zobacz, czy są jakieś wyczynowe, kolarskie, jakie ci się marzyły w młodości. Idę, patrzę, jest. Na szytych oponach. Ale jak się nazywa? Huragan.
A ile kosztuje? Nie uwierzycie. 2400 zł. Przecenione z 2750 na 2400. Tak sobie pomyślałem. Podejrzewam Boga o poczucie humoru, by mi coś pokazać. Na przykład tam ci sprzedawcy, no, na ile przeceniamy ten huragan? Ktoś mówi, a tu światło. 2400. Uśmiechnąłem się na te wspomnienia, jaką drogą Bóg mnie prowadził. Boże, dziękuję Ci, że nie potrzebuję tego roweru czy dzisiejszych odpowiedników, by być kimś, bo jestem Twoim synem i nie mogę już być kimś większym. Dziękuję Ci za wolność od udowadniania sobie czegoś. Mogę całkowicie zająć się swoim życiowym powołaniem. No i musimy jeszcze dokończyć jakoś tą historyjkę z początku, prawda? O dziewczynie, która miała w otoczeniu różnych chłopaków i zastanawiała się, jakie cechy powinien mieć ten jej wymarzony. Jeden był z zamożnej rodziny, dziedzic fortuny, drugi bystry umysł, trzeci good looking guy. Którego wybrała, jak myślicie? W końcu pogodził ich czwarty, który powiedział, że jest dzieckiem Boga. Jego wybrała mądra dziewczyna. Czy tą dziewczyną była moja żona, to się nigdy nie dowiecie, no ale możecie zgadywać.